I dzisiaj jestem w Lublinie, widzę w końcu po kilku miesiącach, tak się zbiera, aż w końcu przyjechałem. Tutaj mamy szynobus. Ciekawa lokomotywa bardzo. I manewruje Edyta, która potem wróci do Gliwi z Morcinkiem też. No to już zapowiada się bardzo fajnie, bo jeszcze w końcu po kilku miesiącach zobaczę Euzor 752, która tutaj jest rozpoczę. Więc no fajnie ogólnie. Jestem ogólnie zadowolony. Pierwsza fajna lokomotywa tam towarowa się trafiła. I teraz manewruje Edyta. I mamy manewry takiej oto lokomotywy. No jedna pojechała luzem w kierunku Chełma. Ciekawa lokomotywa. Oksar! I wjeżdżasz w skład z Chełma, kolei lubuski. Przepraszam, lubelski. Lubuski to jest... I wjeżdża skład z Chełmu, koleje lubelskie. Nie, to jest potem trzecio. Myślałem, że koleje lubelskie. Kurczę, bardzo ładny dworzec. Stacja Lublin Główny. Fajnie. I manewry Impuls. Manewry oraz jakiś towar zmierza do nas. Ja wolę sobie nagrać że Rejewskiego, jakby może to bardzo ciekawy towar, bo tu jeździ dużo fajnych pociągów. Ale ja już jestem ustawiony na to Rejewskiego. I za chwilkę odjedzie Intercity Rejewski do Bydgoszczy. Podstawia się pociąg Regio do, nie wiem dokąd, ale i podstawia się pociąg Regio, tam manewruje, bo nie wiem, nie można jej zapowiedzieć, że wjedzie na tor, no i planowo odjedz z pociągu. No. Alicja tak zwana. O i bardzo ciekawa lokomotywa kolejna. Ludmiła albo Gagarin to jest, nie znam się. I mamy wjazd w pociągu TNK Roztocze z lokomotywą Euzor 7052 Rarytasik. Wiedzie jeszcze Intercity z Lubuszanin z Zielonej Góry. Skąd już słyszę sieć i pewnie epoka za kilka jedzie. I tu manewruję od razu stąd Cargo Unit 6DG 211 Cargo Unit manewruje po takim Lublinku, bo nie wiem jak to nazwać. Tory pozaperonowo. Jeszcze Intus
kocy. Bardzo ciekawe. Brakuje w Krakowie, jak widać. O, za chwilkę odjeżdżę ten skład. SM42454. Mam kombo na początku skład. Mamy kolejnego luzaka. Tutaj widzę dużo takich właśnie spalinowych tych lokomotyw. Wyższa Intercity pojawia z Bydgoszczy do Hamburg. Chyba pierwszy, nie pierwszy. Ale no, mam na makalane, jestem składał dzisiaj, jest. Manewruję kolejny sznobusik. Wojewódzko lubelskie. Bardzo mi się podobają te malowania w kolei lubelskich. Zobacz, czy zacznie. I wjeżdżamy tą Trenio oraz towarowy. Pociąg Legno do stacji Parczyn Kolejowa przez stację Bystrzyca koło Lublina Lubaków Lubanu Słowackiego Parczyn stop na torze przy peronie pierwsze Lublin. Na nowy odjazd pociągu o godzinie 13:55. Szanowni Państwo, do kolei lubelskich, tam Regio, ale w ale impuls do hybryda w malowaniu lubelskim. A jest to skład, który kończy oczywiście bieg i pewnie jedzie ze Chełma. Teraz zobaczymy. Skądś tam jedzie, kończy bieg ten skład.
wjeżdża Intercity Kujawia do Bydgoszczy. Hełm! Stacja Lublin Główny. No może mi się uda skład z Rowy Ruskiej do Warszawy nagrać, a później jest 120 minut. Bardzo ciekawy skład. Odjedzie skład do Chełma. I mamy wjazd pociągu Regio z Chełma. I podstawia się kolejny kibelek spocik, tak zwany. I on pojedzie z pociągiem do Szastki. Opóźniony skład z Białej Ruski.
tradycja malowania koloradzi. Tu podstawia się Alicja. On ma raz 2, 3, 2, 2. Raczej manewruje, bo nie widzi na składzie. Może po prostu manewry, ale nie, no to jest podstawia się. A z Radomia się jeszcze w międzyczasie tego powiem, szykuję wyjaździk. Nie powiem skąd, dokąd, oczywiście, bo w sumie nie jest pojęte.